W dzisiejszym programie o pracy trenerów nad formą koni, przygotowania do pierwszych wyścigów. Na treningowym torze rozpoczęły się pierwsze, bardziej intensywne ćwiczenia, które mają przygotować konie do rozpoczęcia sezonu wyścigowego na Służewcu. Zima była dość łaskawa dla nas, gdyż nie było lodu, można było trenować. Natomiast teraz zrobiło się ciepło, konie już zaczynają wchodzić w normalny trening. Mamy 3 tygodnie do sezonu, także już jest czas. Mocniejsze kętry, galopy, no i do boju. Jako pierwsze udział w wyścigach wezmą konie 3-letnie i starsze, dlatego treningi dla każdego z nich są dobierane indywidualnie. To jest taki okres, że właściwie wszystkie muszą zacząć pracować. Oczywiście na różnym etapie i ta praca jest jakoś tam odpowiednio ustawiana do ich wieku i do ich możliwości. Na tym etapie największą uwagę trenerzy zwracają na formę fizyczną zwierząt. Po długim zimowym wypoczynku i małej ilości ruchu konie najpierw wymagają podstawowych ćwiczeń. Ten pierwszy etap pracy jest związany z odchudzaniem, można powiedzieć, nie ze zdobywaniem kondycji i takim intensywnym treningiem, tylko bardziej objętościowa praca regularna, która ma na celu zrzucenie nadwagi u konia i uzyskanie takiej, można powiedzieć, rzeźby, żeby ten koń był smukły, suchą tkankę miał, nie pocił się i wtedy można zacząć dopiero pracować tak treningowo. Okres wiosenny nie sprzyja większemu wysiłkowi koni wyścigowych. Jest to przesilenie wiosenne i one są trochę osłabione. Zmieniają sierść, też klacze mają ruje, więc to jest taki moment dla trenera, któremu trzeba wiedzieć, czy można z tym koniem ciężko pracować, czy trzeba uważać, właśnie dać jego organizmowi trochę czasu, żeby doszedł do siebie, zmienił sierść, zażył słońca, naturalnej witaminy D i jak już się będzie lepiej czuł, to właśnie wtedy rozpocząć intensywniejszą pracę i starty. Starty dla koni są bardzo stresujące, dlatego przed trenerami i jockeyami niełatwe zadanie przyzwyczajania, zwłaszcza młodszych, niedoświadczonych zwierząt do maszyny startującej i startów. A pierwsze w tym sezonie rozpoczną się na Służewieckim Torze już w niedzielę 22 kwietnia. Więcej ciekawostek i informacji na stronie oraz facebookowym profilu Toru Służewiec.